A co tu się stanęło? No, czyli w sumie tak jak podejrzewałem, to im od początku kopałem tym ramieniem, wszystko idealnie, ale tak patrzę, no i tak mi się rusza i lata i zaczęło, mówię, co tu jest? Przecież nic nie latało, było fajnie, wszystko sztywne. No i tak myślę, patrzę, patrzę i patrzę, że to lata, a konik stoi w miejscu, no to fajnie, coś się zepsuło. Pierwsza moja myśl, bo te tulejki właśnie się wykruszyły, albo wpadła do środka. No i tak jak myślałem, o, ta wpadła do środka. Tutaj, o, do środka wpadła i dlatego to latało. Sworzeń widać smarowane wszystko było. Sworzeń jakoś tam mega nie ucierpiał, go się tam przeszlifuje i tyle. Ale co z tym zrobić? Znaczy nie wiem w sumie, bo to było tak kupione, luzu nie było, sworzeń tu był. Bo to jest w ogóle inny konik, kto oglądał filmy ten wie, że to nie jest konik, który tutaj był. Ale mniejsza o to. I no, i co z tym zrobić? No i moja myśl to jest taka, żeby właśnie... Tam jest taka rureczka świecąca, z tłumika od trubka mi zostało kawałek. I ona ma 60,2 i dwójka ścianka to jest. A te tulejki mosiężne mają 56 na zewnątrz, czyli... Teoretycznie, jak tu by to wbił, to by się troszeczkę ścisnęło i te tulejki powinny fajnie w tym siedzieć, najwyżej by jeszcze na jakiś klej to dał i to by tu już mogło być nawet i fajnie i wtedy by trzy wcisnął, że po prostu główne osadzenie to byłaby rurka i w środku te trzy tulejki, to by już nie mogło nigdzie wypchnąć ich i tak myślę, że to trzeba będzie zrobić. O, tu widać, nawet jedna się połamała i może dlatego też i wyszła, ta akurat jest cała. One bardzo twarde jakieś były. A ja tu w ogóle miałem sposób, żeby... O, bo tu miałem zablokowane ten dół, jak był odpływ. I miałem plan, żeby tu wziąć i... jakby oleju tam co jakiś czas dolać. Żeby to właśnie fajnie przesmarowało. I w zasadzie to nawet tym olejem kiedyś to tam zalałem, pamiętam. O, taki tu był właśnie klocek. I on był tu w tym otworze, o. No, także ja to troszeczkę może oczyszczę. I spróbuję wbić tą rurkę. Ona powinna ścisnąć i te mosiężne powinny fajnie siedzieć. To są typowo od płaskiej osi, od 60, także ogólnie dostępne. Przy okazji to jeszcze tutaj ten obrót uszczelniłem, bo troszkę zaczęło z niego ciec. Kupimy uszczelnienia, wymienimy i będzie. Krętkę odkręciłem już. Ciekawe jak to tu się rozbiera. Mam nadzieję, że jakoś problemów to tu nie będzie. Za dużo osób tu nie grzebało. Nawet nie było jakoś mega dokręcone. Tak akurat chyba optymalnie. Ale to gwintu tutaj jest. Aha, tu już nam zaparło. Tu mamy nasz cylinder, tam mamy takie trzy śrubki, to są chyba ósemki. Trzeba by to odkręcić, to pewnie jest przykręcone do tej listwy, bo to jest pewnie listwa to po środku. I to może nam wyjdzie w tą stronę. Fajnie by było, jakby to było już gotowe, to mógł sobie to przekręcić w tamtą stronę i bym miał tu blisko to, ale myślę, że chyba też dam radę. Jak wygląda nasz tutaj cylinder? Przetrę go szmatą i zobaczymy. Porysowany jakoś nie jest. Wżerów jakiś mega też nie ma, więc myślę, że po wymianie uszczelni wszystko powinno być spoko. Tak, mój imbusik jest minimalnie, ale... Ale daje radę. I kolejna poszła, jeszcze tylko jedna. Udało się je odkręcić. Myślałem, że to będzie nagwintowane te otworki tutaj, ale widzę, że chyba nie. Także nie wiem jak ja to wyciągnę, ale może sobie wezmę takie długie śrubki. Byłem pewny, że tam będzie jakiś gwint, się wkręci śrubę i wyciągnie, ale widzę, że słabo. Nie, spróbuję wziąć szpilki i tak na ścisku może wyciągnę to. Jak byłem w błędzie, to nie jest żadne tutaj do listwy. I tak o, nie wiem czy mi się uda. Jedną ręką. O. I jakby pałeczkami jadł, to tak to wychodzi. No, tak to było. Tym tutaj skosem jakby do ramienia. Tu mamy ten pakiet uszczelnień. Takie trzy uszczelnienia tu są, widzę jakieś.
I o, tu jest sprężyna i ten dzyngiel do góry wychodzi. A wewnątrz tam chyba oleju nie powinno być. To wtedy znaczy, że chyba puszcza na tą listwę. Tak mi się coś wydaje. O, tam widać koło zębato od obrotu. A tu jest ta listwa. Dla ciekawości zdejmę sobie tą pokrywkę i zobaczymy, co tam jest w środku. No i tak wygląda jakby cały ten środek tego siłownika obrotu jednej strony. I o, no to wiadomo, to było tam. I tak, to trzyma segier. Pod segierem jest taka podkładka wypukła. Ona jakby tym wypukłym w środku była do tego segiera. Tak o, przychodziło na te uszczelnienia. Chyba widać to, tak o. I uszczelnienia też były, tak o. No wiadomo, ciśnienie oleju przychodzi, to rozpycha i bardziej doszczelnia. I jakby tu są dwa szersze i w środku jeden taki węższy. I to było tu w środku. A na tym elemencie jest po prostu taki o-ring. On wchodzi tu w ten rowek po środku. W zasadzie cała filozofia. Także wszystkiego po dwa razy muszę kupić i będzie dobrze. No, patrzę sobie cylinder i tutaj rys nie widać. Na tłoku widziałem jedną i tam uszczelniać widać było, że zjadło, ale tu na szczęście nie ma takich rys. A tam jest taka dość głęboka, więc chyba jest szczęście i to tylko poszło po tym, po tłoku, a cylinder został nienaruszony, bo widzicie sami, nie ma śladu. I też wydaje mi się, że listwa jest o jeden ząbek przestawiona, bo dotykam listwy i tu mam kciuk. A tu listwa, zobaczcie jak daleko jest. Kciuk mam i nie idzie. O, dopiero teraz. O, tu mamy tą ogromną rysę. Tu zjedzone uszczelnienie. Tutaj chyba najbardziej zjedzone. Powiedziałem, że to tym leciało właśnie. Ten by mógł być jeszcze spoko, ale wiadomo, wymieniamy kompletem. I otwieramy, co tutaj mamy. Uwaga. O, uszczelka się rozsypała. Ale to nie wpływa na żadną pracę silnika. O, a co to jest? Ha. Dobra, uszczelka jak uszczelka. No, w łożysku smar, ale jak ten smar tu ma dochodzić? Ja to myślałem, że ja tu tą listwę elegancko zobaczę, jak ona tu wygląda. Ja tu widzę, że tutaj nic chyba nie zobaczę. Chyba, że... A, bo może to jest... Ta, bo to pewnie... Z tego tu wychodzi może taka ośka z tymi frezami wewnątrz. To nachodzi na to i na tym jest ta zębatka, którą widzimy tutaj. Było, no, tutaj. Więc może to mi do góry po prostu wyjdzie i... Będzie fajnie. Nie wiem, poszarpię trochę, zobaczymy. Tu jeszcze wam chyba nie pokazywałem, ale udało się wbić właśnie tą rurkę. Te tulejki ogólnie są ciasno, ale troszkę lekko. Ja je chyba na klej będę musiał wkleić, bo... No, są, ale o, widać leciutko sobie tak chodzą. Palcem całkiem nie idą, ale lekko chodzą, więc ja to wkleję. Ja te tulejki wkleję na wklej. A ta rura jako rura ciężko wchodziła. Zresztą widać, jak się tu zepsuł ładeczko, ale trudno, to się obetnie i rura będzie dalej ok. No, także ja to muszę obciąć tutaj na równo, tam też ładnie to odtusić, wkleić to na klej i od spodu otworek tutaj zrobić kalamitkę i to powinno już śmigać. No i są wszystkie tulejki, fajnie na klej jeszcze wkleiłem, wszystko jest mocno, nic się nie rusza. Musiałem dać w środku taki troszeczkę kawałeczek, bo by za wąsko troszkę było. Tu minimalnie wystaje, tu się obetnie. Wszystkie fajnie ciasno siedzą. Zobaczę jeszcze jak stworzę. Zobaczymy jeszcze jak stworzę, będzie pasował. Ewentualnie można to rozwiertakiem wszystko przejechać. Tutaj fajnie to pójdzie. Także spoko. Tutaj luzu nie było, więc też ok. No a ja czekam aż sobie klej fajnie się tam utwardzi i wtedy będę tu cudował z tym.
I tak wygląda tutaj wszystkie elementy tego jednego siłownika obrotu, czyli uszczelnienia, to wszystko jest pomyte, wyczyszczone, ale to już miało prawo nie trzymać. Te wszystkie wargi tu są takie brzydkie, poszczerbione, poszarpane. Także przyszedł czas na nowe. I teraz wszystko tak umyte, to zabieram to ze sobą, żeby ten o-ring dobrać. Tłok chyba to jest. No i te stare uszczelniacze. I mam nadzieję, że będzie śmigać. Spojrzeń oczyszczony. Chwila prawdy, czy wejdzie bez rozwiercenia, czy nie. No i chyba. A nie, wchodzi. Wejdzie bez rozwiercenia. Wejdzie na pewno, tyle w las stoi, przez to wejdzie także spoko, więc ja robię tylko tą kalamitkę i można to składać. Udało się, kalamitka jest, nie wystaje nawet, także oczyścić to, nasmarować i można to zakładać. Stworzeń był w zamrażarce, może troszeczkę się skurczył, to lżej wejdzie. Byłem w sklepie po takie podkładki dystansowe, ja jej tu wcisnę między ramę, żeby tam też nic nie było przerwy i mam nadzieję, że się uda to wcisnąć. No i mamy już wszystkie uszczelniacze, o-ringi. Troszeczkę się różnią, ale mam nadzieję, że będą pasować. No, na szerokość to będzie to, bo przyjdzie jeszcze. O. Tak to będzie, nie, to będzie. To będzie tak o. No, akurat będzie. Także o. Teraz wiadomo, one są lekko po skosie w tą stronę do góry. Więc one muszą przyjść tak o. Tą folgę ja bym zdjął. No i ładnie jest włożony tłok. Uszczelnienia też wszystko. No, to jest gotowy element. Teraz mamy to nasze jakby zamknięcie. Tutaj o, jest troszkę rdzy. I takie poklepane. To trzeba wszystko ładnie wyczyścić do zera. I wtedy jak będzie czyste to o-ring nasmaruje to, żeby to czasami znowu nie zardzewiało. I gotowe. Tylko źle zauważyłem, jak kręciłem, że o, tu było wybite i tu odstaje. Tu była ta góreczka, teraz jest o, elegancko, więc to powinno fajnie dociskać. Przychodzi tylko ten o-ring. Ale jeszcze widzę, o, tutaj też trzeba będzie ładnie to oczyścić, tak żeby było świecące. No, tu natłuszczone, tutaj też czyszczone. I to tutaj. Ja też troszeczkę natłuściłem, tak żeby się wślizgnęły. No, strówek tak o, no, żeby to ramię się właśnie przekręciło. I listwa mi uciekła jak najbardziej tam. Sprawdziłem cały cylinder, wygląda, że jest ok. Wyczyszczone jest wszystko olejem, to jeszcze się nasmaruje wszystko. No i mamy teraz to tu bliziutko i właśnie tak jak mówiłem teraz. Przynoszę ten tłok i tu można fajnie to załapać sobie. Zastanawiam się, czy dać tutaj jakiś klej, czy nie. Bo jeżeli tutaj przedostaje nam się ciśnienie oleju na zewnątrz, to będzie do listwy ciekło. Nie wiem jeszcze, albo to ładnie tylko oczyszczę. Jeszcze zobaczę. Tak jak mówiłem, tak jak myślałem, że tu musi być szczelne, to tam z tyłu będzie widać to. To na tym jest o-ring tutaj. Może tak. Nie wiem, no w każdym razie tu jest o-ring, a tym to właśnie on robi, że to ma być szczelne. Także moja teoria była słuszna, tylko tam jest po prostu o-ring. Tłok ja dałem sprężynę na smar, że to samo nie wypadnie. No i teraz trzeba po prostu to włożyć. To ogólnie było także tym do tej zębatki tam. Pewnie, że jak to się na maksa przekręci, to nigdzie tam nie wejdzie. Już tutaj o siedzi, ja miałem takie właśnie szpilki tutaj. Już dwie mam śruby wkręcone, teraz. Teraz tylko tą wykręcę, trzecią śrubę dam i powinno być ok. To tu się dobrze ustawiło. Musiałem tutaj łyżką tą listwę ustawić, bo ona zawsze na dół opadała i nie chciało wejść dalej, ale jak się przestawiło, to właśnie samo wchodziło, także fajnie. No, jest przykręcone. Tutaj ten dzyndzelek od środka nam to odpycha dosyć mocno i ciężko, bo to przykręcia się udało. Tu, gdzie się wszystko obiło, to wyszlifowałem, to się pomaluje. No i ta strona jest gotowa. Teraz tylko to.
i można jechać. Tu mam nasmarowane, gdzie ten o-ring, tu o. Przychodzi, tu mamy o-ring wewnątrz. Zrobimy kalamitkę tutaj, o, wystaje tutaj. I ta kalamitka będzie miała za zadanie smarować to łożysko. Do tego dolnego bodajże ta kalamitka jest, tu o, od smarowania, a tu górne. Od górnej tu nie było, tu jest tylko. Ale tutaj nie ma, więc ja postanowiłem, że zrobię tą kalamitkę. No i tyle. O. Zakładamy i podłączamy węże i można próbować, czy to będzie działać. Ale powinno. Mam nadzieję, że tylko, że będzie sucho. A teraz tu mamy wszystko poskręcane. Więc robimy testa, czy obrotka to działa. Musimy się otworzyć, bo przywalimy jeszcze złotnik. Oj, nie w tą stronę. Nie ta dźwignia, o. Parę razy to powietrze powinno samo opuścić układ.